Dobra, chodź do pozycji. Kolejna próba. Zresztą zszedłem sobie na dół, popatrzeć, tam jakieś amunicje zebrałem i tak dalej. Poszedłem na ten ogólny teren i znam się. Więc tutaj ta gra mocno męczy mojego kompa. Ale w końcu wejdę do tego prezydium. Ale pan coś ja nie mam takiego. Mam nadzieję, że coś tu dla mnie masz, Brauli. Szczurów ściennych, kapral Walker. Potrzebuję informacji o strażniczce sierżant Erwinie Prawley. Przetwarzanie. Pominięcie procedur bezpieczeństwa. Jak sprawy? Walker, jeśli oglądasz te wiadomości, to znaczy, że oberwaliśmy mocniej niż kiedykolwiek. Ja pewnie nie żyję, a Vineland leży w gruzach. Oznacza to też, że nie ma innych strażników poza tobą, że władza wróciła i że trzeba ją powstrzymać. Przez te wszystkie lata trzymałam cię z dala od strażników, by nie wykończyli cię podczas ataku, którego celem byliby strażnicy i starsi. Jesteś moją tajną bronią. Przepraszam, że nic ci nie mówiłam. Masz teraz pełen dostęp do głównej arki Vineland i do ukrytej w niej technologii. Stara lodówka. Wyobraź sobie siedzieć w niej setki lat, jak ja, twoi rodzice, wszyscy pierwotni, zamrożeni jak lody na papieru. A potem wyszliśmy na zewnątrz i skopaliśmy władzę dupską. W arce znajduje się dystrybutor ID i dodatków. To mój największy dar dla ciebie. Wzmacnia nanotryty obecne w twojej krwi i daje ci, no, nadludzki. Zobaczmy, jaką niespodziankę ma dla mnie duch Brauli. Może i nie żyje, ale wciąż trzyma wszystko w garści. Może mówić dalej? Jeszcze w tym efie przerwałem gadkę. Dobra. Może tu gra, to trzasknęła się na otwiera. Ale kulka. Nie do kulki. Okej. Okay. Nie. Proszę się zbliżyć, skan bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 401A. A no tak jak wyszedłem w jedynce. A więc muszę wsadzić rękę w tę dziwną dziurę z nadzieją, że nic się nie stanie. No to jedziemy. Komorze symulacyjnej. Umożliwi ci ona nabranie wprawy w wykorzystaniu broni z arki oraz ID dodatków. ID dodatek odskok został pomyślnie zainstalowany. Daje ci on umiejętność unikania nadlatujących zagrożeń i sprawia, że trudniej cię trafić. USAD plus kontrol. Trzymam kontrol. Dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra robota. Symulacja pozwoli ci potrenować używanie dodatku odskok do unikania wrogiego ognia. I mów ścian. Spróbuj ponownie. Czekaj mi to. Proszę powtórzyć. Mu
musisz zrobić to jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze. Drewniane to jest. Trening dodatku odskok został pomyślnie ukończony. Najpierw trzeba naładować, a potem odskoczyć. Naprawdę musiało zeżreć mi łapę? Mhm. Wróć do głównej sali. Mam dla ciebie informację. Dziwnie odbierać instrukcje od zmarłej ciotki. No i masz pierwszy ID dodatek. Czeka na ciebie więcej. To nie jedyna na świecie arka. Znajdź pozostałe. W każdej kryją się cenne rzeczy, które pomogą ci w walce z władzą. Samotnie jednak nic nie wskurasz. Potrzebujesz pomocy. Jeśli Lili wciąż żyje, da ci ogromne wsparcie. Ale są też inni. Tacy, których znasz być może ze służenia. Pod koniec wojen władzy kilka osób z najwyższego kręgu dowództwa ruchu oporu rozpoczęło operację zwaną projektem Sztylet. Mieliśmy wówczas na celu zniszczenie władzy, raz na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie znikną tak po prostu, nawet mimo strat, które ponieśli. Co więcej, generał Cross był w posiadaniu technologii, która dawała mu coś podobnego do wiecznego życia. Projekt Sztylet został porzucony, gdy Vinant przestało wpuszczać obcych. Trwało jednak coś w rodzaju paktu między mną a trzema innymi sztyletami. Pierwszy to John Marshall z Gunbarrel. Zaprawiony w boju, zasadniczy, twardy, przywódca pierwszych walk z władzą. Lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak ważna jest technologia i wywiad. Jego wiedza pozwoli ci ukryć się przed władzą. Zaćmy. Jest też Lusum Hagar z Wellspring. Córka bohatera wojennego, Dana Hagara. Kiedyś partyzantka, dziś burmistrzyni największego miasta na pustkowiach. Zapewni ci dostęp do pojazdów wojskowych, co ogromnie pomoże. Fajnie, że jest połączenie. Ładnie. No i jest jeszcze dr Anton Kwasir. Dawny naukowiec z władzy, teraz członek ruchu oporu. Kwasir. To geniusz, jeśli chodzi o technologię nanotrytów i mutacje. Jego wiedza stała się fundamentem projektu Sztylet. Później zechcesz na pewno dowiedzieć się więcej. Procesor twojego pancerza tworzy dzienniki, które odpowiedzą na wiele twoich pytań. Powodzenia, Walker. Zadbaj o honor strażników. Projekt Sztylet. Jasna cholera. A więc uznałaś, że rzucisz mi cały ten ciężar na barki i uciekniesz w pustkę, co, ciociu Prowli? Czyli wszystko zależy teraz ode mnie. Taka karma! Jak mawiają starzy Bułgarzy. Lili, są trzy osoby, które muszę znaleźć. John Marshall, dr Kwasir i Lusum Hagar. Wszyscy uczestniczą w projekcie Sztylet, który ma za zadanie powstrzymanie władzy. To dopiero będzie robota. Tak. Twoja matka nawet w zaświatach nie bawi się w subtelności. Za wcześnie, Walker. Przepraszam, Lili. Ale słuchaj, mogę ruszać na pustkowia. Mam chyba coś w sam raz. Wpadnij do mnie. No i? Co wygrzebałaś? No, mam mnóstwo pomysłów na projekty, które z twoją pomocą mogę zrealizować. Będą kluczowe, jeśli chcesz przetrwać na pustkowiach. Ura. Dobra, ale najpierw zorganizujemy ci furę. O, to będzie przeładowanie podczas okay.
Dała mi furę, czyli sprzedała mi furę. Więcej tu projektów niż zdołamy wykorzystać. Musisz się wzmocnić, a ja muszę zaprowadzić w Vineland chociaż pozory ładu. Jeśli dopisze ci szczęście kontakty z projektu Sztylet, zaproponują ci podobny układ, bo musisz stać się potęgą, jeśli chcesz walczyć z władzą. Dzięki za radę. Dobra, w takim razie ruszam. Świat nie jest przyjaznym miejscem, więc się pilnuj. I nie traktuj ludzi jak śmieci. Tytuł strażnika do czegoś zobowiązuje. A, no i John Marshall z Gun Barrel jest najbliżej spośród członków Sztyletu. Od niego bym zaczęła. I zachowaj ostrożność, potrzebujemy cię. Najwyżej znajdziecie mój kombinezon i bierzecie coś innego. Prosto. Zadam się, co dzisiaj robisz. Chodź już ten... remont z pilka. A kombinerki mogę wziąć? Albo kluczyk? Nie mogę? No albo... bryka. Poczekaj, bo coś mi co... góry mi pokazuje? Nie mi pokazuje. Tam jest bryka, 30 metrów. Tryb swobodny i jest mapa w końcu. O kurde. Arka na przełęcz. O kurde, ale czad. A te są odkryte? Nigdy tu nie byłem. Nieodkryta lokacja, to ciekawe. O ja pierdolę. I poziomy trudności fajnie pokazują. Dobra. Dwójka, piątka, trójka, dwójka, zaćmienie. A to moje cele, bez dopuszka, kontrolot. Mhm. I do tego muszę jechać. Do Johna Marshalla na razie. Dwójka, piątka. Temy, które odwiedzę, o tu jeszcze. Pani widzi. A tutaj? Minta miasto. Kurde, to są ulice? Ile tu tego jest? Ja pierdziu. Trochę do Far Cry'a dwójki mi się przypomina. Bo tam też jest ogromna mapa do jeżdżenia. No tutaj to jest pierdyliard tego. Nie? Dobra, wsiadaj w Fenris. No, popatrzcie tylko. Nowy nabytek strażników. Jestem Feniks. Wiem, jestem niebrzydka. Jeszcze lepiej. Ruszajmy pohasać. No dobra, jakiś wasteland w końcu jest. Elementy zostały dostarczone. O, Digital Deluxe. PFG można w pobliżu Vineland. W miejscu uderzenia meteorytu. Miejsce PFG może pobić PSP. Wody czarodzieja pustkowi. Czyli miejsce uderzenia meteorytu. Szukać mam BFG. Sztandar bitewny. Wejść do garażu. Booster postępu. I dostałem te graty, tak? A to samouczki. Dane wywiadowcze. Dane wywiadowcze kwasi. Wąwóz żytowników. Czemu nie mogę? Ciekawe, czy będę mógł. Misję. Jadzie w nachu. Jadzie. Ten drewniany sterowanie jest. O kurwa, naprawdę. Znaczy. Mapy nie widzę.
szkoda, że mnie ma problem. No dobra, pani celowa. Widzę blokadę drogi. Zbudowana ludzką ręką. Aż cuchnie za zacką. Chda. Lepiej spróbuj zlikwidować ten paskudny zator. Będę przejechać. Ale fajne jeszcze. I tu pała jest tutaj jakaś potężna wieża, tak sobie stoi. Aż cuchnie od... Mapa. Mapa nie. Jakiś. Nie, to, że tam blok. Niej władzą. Sądząc po opisie, to wieża strażnicza. Pozostałość po wojnie. Zazwyczaj strzelają do wszystkiego w okolicy. Uważaj, jeśli chcesz się zbliżyć. Generalnie fajne, dużo. Żeby nie była czekaj, mapa. Żeby nie była przekombinowana. Mi się za bardzo nie oddalił. Dobra, to tu są skrzynce. Na skrzyżowaniu w prawo. I teraz czy tam na dół, czy tu? Tu w prawo. Nie prosto, bo nie ma drogi, tylko tutaj. Do. Zbliżam się do wrogiej placówki. Lepiej się pilnuj. Nieśmiertelni są szybcy, okrutni i zdyscyplinowani. Założę się, że wydarli tę placówkę koalicji handlowej. A ci daliby się wykastrować, żeby ją odzyskać. Dobrze jadę. Dobrze jadę. Tego mam. No to dobrze, tam no to dobrze. Jakiś kupiec wędrowny. Uwale. Dzieci. Bądź kupca. Chcę opuścić pojazd, nie wiem. O kurde. Walka pojazdu. Nie chcę walki, chcę uciekać. O kurde, jaka ekipa. A ja z jedną treczką małą. Kurde. Najpierw muszę trafić tam ziomkę. Przeżyć. Czekaj, tutaj mam jak to pojechać. Tu jest jakiś znak zapytań. O, ale czad. Ja mogę to wrazić. Rozdać.
regionów trochę nie ma. Pokończył się ta pałka. Ale szybko się tak, ładnie. Sorry, ale muszę was wyprzedzić. No trochę tych miasteczek. A, to chyba kolejna kryjówka bandytów. Osad jest. Trochę nie. No w końcu, Wellspy. Spróbujmy znaleźć burmistrzynię Lusum Hagar. No to ja źle przyjechałem. Nie do tego miasta. Ale dobra, no tutaj miałem przyjechać, ja się pomyliłem. No dobra, to do Hagar przyjechaliśmy. No to nic. Ty nie wejdziesz! Jak nie wejdziesz? Wracaj do swojego straganu z obliczkami, co stoi. Teraz wejdę, uważaj. Ty jesteś Walker? Mam dla ciebie oto twoje wiadomości. To darmo. Mogę to darmo? Odnowienie wyskowego czerwia. Odzyskanie sterowalnego mecha. Życzę wspaniałego dnia. Wyglądasz świetnie, na wypasie. Trochę tak ten, fajnie. No, no, nie lada masz łachy. Masz chyba na sobie obcykane ubranie jakiegoś trupa. Lens rozpierducha. Jak się nazywają? Laserowa piecha. Ale czad, kurde, takie res mega. Będzie śmieszne. No cześć. Siemka. Ale tu ludzi NPC-ków. Fajnie, niezły kapelucek. Jakieś wiadomości. Kurde. Żeby Borderlands był tak rozbudowany. Ja nie mogę. City Hall. Tutaj ten pewnie. Stój, śmieciu! Biuro jest zamknięte! Szukam burmistrzyni Wellspring. Jesteś we właściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Burmistrzyni Hagar i jej personel zamknęli się w biurze. Czegokolwiek chcesz, musisz poczekać. Spróbuj kiedy indziej, albo wcale. Dlaczego? Coś się stało? Nie. I niech tak zostanie. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Burmistrzyni ma większe problemy niż ty, robaczku. Dobra, jak mówiłem. Słyszysz to? Do piachu z nimi chcą zrobić burmistrzynię! Imponujące. Myślisz, że pocisk też złapiesz? Lusum Hagar, burmistrz Wellspring, niegdyś mistrzyni Śmiglika. Za co mnie uczyła w pierwszej części. Kluczowa dla projektu Sztylet. Ej, luzik! Ja w związku z projektem Sztylet. Lista osób, które wiedzą o projekcie, jest krótka. I nie ma cię na tej liście. Fajne makabure. Przysłała mnie Prowley. Prowley, he? Prowley nie żyje. Wajland zrównano z ziemią. Jest hologra... Nie umiem wyjaśnić. Jestem Walker. Ostatni ze strażników Wajland. Niech to szlak. Znowu te dupki.
Dawaj, robimy. Mogę giberę? Załatwmy te skurwie. Ale giberę ma zajebistą. Oddaj mi giberek, Gamonio. Ej, jak sytuacja tam na dole? Taka sama jak tu. Załatwił twoich ludzi, a ja załatwiłem ich. Może jednak na coś mi się przyda. Nieźle dajesz sobie radę. To pochodził z Wajna? Dopiero się rozgrzewam, proszę pani. Proszę pani. Słyszysz? Jadą windą na górę. Szykuj się. Tylko... Otworzą się drzwi, wlezą tu niczym zjebany brak. Jak to kacze? Hany. Walczyć to ty umiesz, nie powiem. Wszyscy zabici na śmierć. Nie spodziewałbym się tego po kimś z waszego zamkniętego osiedla. Również i tamtych. Teraz możemy pogadać? Tak. W końcu. Pogadajmy. Ale ma zarąbiste te kabury na giberę. Powiesz mi może o co tu chodzi? Sztylet powstał, raz na zawsze zatrzymać władzę. Plany posypały się, gdy Vineland zerwało z nami wszelkie kontakty. A dlaczego jestem tak się bardziej stało? Niż chętna, by wznowić projekt. Ale jak widzisz, mam pilniejsze sprawy na głowie. Tak, widzę. Co to za typy? Najemne oprychy. Oddział zbirów. Mało znacząca grupa bandytów. Kto ich nasłał? Jedyny pajac, który ma jaja, żeby coś takiego odwalić. Clegg Clayton. Dawaj go. Najbogatszy dupek w mieście. Fotel burmistrza marzy mu się od dłuższego czasu. Ostatnio jednak zaczął działać. Przekupił urzędasów i rości sobie pretensje do całego sprzętu wojskowego w mieście. W tym elementów kluczowych dla sztyletu. A więc jeśli go zabiję i odzyskam sprzęt? Nie ma mowy. Musimy zachować ostrożność. Najpierw dowiesz się, skąd ma poparcie. Później musimy wywąchać, gdzie trzyma wszystko to, co zabrał. Masz jakiś plan? Gość ma ego wielkie jak ekokapsuła. Ale możemy to wykorzystać. Zbliż się do niego. Podlisz się mu. Zdobądź zaufanie. Wtedy łatwo podepniesz to urządzenie do jego komputera. Dzięki niemu pobiorę wszystkie jego ciekawe dane. Kto go wspiera, kto zaopatruje oddział zbirów i gdzie przetrzymuje przejęte zasoby. Clegg Clayton lubi otaczać się bogatymi i sławnymi. Przesiaduje z nimi w tak zwanej sali zwycięzców. Znajdź sposób, żeby się tam dostać, a od podpięcia urządzenia będzie dzielić cię już tylko krok. Okej, robi się. Doskonale. Weź to urządzenie, dostań się do biura Clegga i podłącz do jego komputera. Trochę cyberpunkiem podlatuje. Ale... kurde, nie wiem czemu ludziom się ta gra nie podoba. Zajebista jest. Ale nie mogłem tam wejść, to bym ich trochę po ten. Bardzo tutaj gdzieś było wyjście, ja po prostu nie ogarnąłem. O! Ej, ta padzik. Chcesz parać ci po tych? Po kątach? Czad. No, postawo. No to w najbliższym czasie mam do przejścia jedynkę i dwójkę, bo fajnie. Strażnicy wszyscy rozwaleni. O, spartański lens roz... spartański karwasz lens rozpierducha. O! Panie burmistrz, nasi wysunięci zwiadowcy dostrzegli, że ukryci nieśmiertelni osiedlają się na terenie straconych ziem. Nie wiemy, jak planują uporać się z żyjącym tam miażdżycielem, workołbem bulodawcą. Mutant słynie z atakowania i zabijania wszystkiego, co choćby zbliży się do jego nory. Prawie mi ich szkoda. Prawie. Ten to zostawił mnie kupę hasu. Mam coś, co cię zaciekawi, Kaolin. I paplan, tak jak lubisz. Bohaczuporna. Pisa lok. Ale mają imiona.
I nazwiska śmieszne. Dobry. Bartol Hemmer. Bronko. Bronko. Gotowa, by służyć. Delta 4. Jakiś... Chodź tutaj! Co to za spóźnienie? Victoria Triumph. O, jest jaka stara. Z tyłu liceum, z przodu muzeum. Ale bez przesady. Frank Blackhorn. Dur klepki. Rika plus... Plus Fomus. To podobna do tej mojej znajomej. Podobna skóra. No dobra. To chwilowe, po prostu... No wejście też podobne jak w cyberpunku. Jefferson Krennic. Robi czerniawo. Zapomnij. Jesteś nikim, nie możesz tu wejść. Serio? Wpuść mnie, jestem strażnikiem. Gówno mnie to obchodzi. Wstęp mają tylko bogaci i sławni. Czyli nie ty. No daj spokój, musi być jakiś sposób. Jasne, możesz wejść, jeśli wygrasz. W Mutant Bash TV i Chess Car Derby. Pełne mistrzostwo. Dla takiej maszyny jak ty to będzie łatwizna. Mam rację? I tyle? Tak. Zdobądź tytuł mistrza, a pozwolę ci wmaszerować do środka i poznać gospodarza. Nie ma innego sposobu? Dla ciebie nie. A tam baszki. Albo to. I co? Przepuścił cię ten goryl przy wejściu? Jest sposób. Muszę wystąpić w telewizji i rozwalić przed kamerami trochę mutków oraz wziąć udział w wyścigach. Zdobyć tytuł mistrza. To będzie łatwizna. No, miejmy nadzieję, że nie zawiedziesz. Ludzie giną tam jak orzeszki w gębie pasi brzucha. Pięknie pałeczka. Ventrion. Coś ci powiem. Nie ma nic lepszego niż wyścigi. Tak, jasne. Ludzie będą gadać, że mutant basz to, mutant basz tamto. Aj, jasne. To nie sport, tylko zabijanie dla przyjemności. Za to wyścigi. Oto prawdziwy sport. Sport królów. Sport jest dla cywilizowanych, dla myślących, dla szlachty. Skoro tak mówisz. Musisz spróbować. Serio. Zaznać tego splendoru. Ktoś taki jak ty mógłby zbić fortunę. Tylko spójrz na siebie. Wspaniały refleks, stalowe spojrzenie, ponure oblicze. Idealne do szlachetnej sztuki prędkości. Hej. Poszukaj na torze Chaza Morasa. On cię ustawi. Przemyśl to. Możesz zostać gwiazdą. Nie ma w niej tego instynktu. Ciekawy ten hint. Wiedzą ją żywce. Jakaś. To znowu podobno siedzi. Będę cię obserwować na wyścigu. Pokaż no. Okej, kucyn. A, znowu z Irokiem. Lee Temerin. O! Bardzo zjadowcze. Czaczki. Nie oczyszczają. Cyber... doktorek. Tak, 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 tak. Bardzo czadowo, tak! Ikle herbliczka. Wejdź! Podejdź bliżej! Nowa zwarba. Doktor Karl. Nie bój się, Lex Lombard. Znowu Irok na bok. Będzie podobnie. Jakiś moda chyba. Andy Crow. O! Kibru? Podobnie było. Clem Crane. To chłop? No tak. Tam to nie ma miejsca. Chodź tutaj. Chcesz najemniczą robotę? Żużlica. Jo, jestem Żużlica. Zarządzam lwią częścią karawan przybywających do Wellspring. Mam tu poważny kontrakt wymagający potężnej siły ognia. Oddział zbirów przejął leżące na wschodzie Steeltown i zabił wszystkich mieszkańców. Jak dla mnie to złe wieści. Bardzo. Szefowie karawan szukają kogoś, kto odzyska naszą placówkę. Siedzi tam mała armia zbirów, więc potrzebujemy kogoś doświadczonego. Zbieramy questy po drodze. No, doświadczenie mam. Odwiedzę ich. Byle skutecznie. Daj znać, gdy tam posprzątasz, a przyślę naszych. Kontrakt ze Steeltown jest wciąż ważny i coraz pilniejszy. Wdzięczność szefów karawan to też nie byle co.
Dobra, jest śmietnik jak Borderlands, ale się nie spiera. Kto teraz zgłosi jakieś przestępstwo? Ty? Makokura. O, ktoś mi tu włazi. No i proszę, znów wieśniactwo z pustkowi gubi się w wielkim mieście. Co może dla ciebie zrobić szeryf Makokuro? Jestem strażnikiem, chętnie pomogę. Co słychać, pani szeryf? Mutki. Jak zwykle pieprzone mutki. Wysłałam do starych tuneli ekipę, żeby je wykurzyła, ale zdołali tylko uwięzić paskudy. Nie mają siły ognia, żeby pozbyć się ich raz na zawsze. Coś trzeba z nimi zrobić i to szybko. Albo mutki wyjdą na powierzchnię. Nie zamierzam brodzić w tym gównie na wzór Gun Barrel. To zostawił mnie kurde hajsu. To co nie? Pozbieramy. Potem się zrobi. Kto nie ma litości? Jest napinacz. Imponująco. Może to kto? Range. Zjedzą ją żywcem. Ten znowu mówi o kupie kasy. Osobi, Lizzie Vector, Majster Wstecznik. Nie można się spaść. Wood jest dobry. Majta Gęba. No nie, powiem tak, spolszczenie jest mega, naprawdę. Proszę, wysłuchaj mnie. Hej, tu Chris LeDong ze Strongbox na wschodzie. Jeden z garstki ocalałych. Negocjowaliśmy dołączenie do koalicji handlowej. Gdy nagle wyskoczyła na nas znikąd banda oddziału zbirów. Przetoczyli się po naszych umocnieniach. Pewnie wciąż tam są i niszczą, co się da. Straciłem dom i rodzinę w podobny sposób. Jak mogę pomóc? Burmistrz Lusum mówi, że gówno może zrobić. Ale jeśli ty dasz radę, zabierz stamtąd to, co cenne. Mamy nawet arkę. Nie, żeby ktokolwiek był w stanie ją otworzyć. Ja jestem. Pozbądź się tylko tych zbirów. Chcę zemsty za moich ludzi. Biorowisko. Carter. Jazda pompa. Czaszko młoty. Szukam tego zbiorowiska. Nie widzę. Może jeszcze coś? Nie, no co? To jest USP. Nie ma nic. Lepszy. Tu je raz znika. Czekaj. Mogę tak. Jak arka jakaś będzie, to będę miał te. Dodatkowego.
dodatkową umiejętność. No dobra, mamy to. Z pewnością zdołasz wykorzystać to, co znajdziesz warte, ale zbiry nie oddadzą jej bez walki. Pokaż im strażniczą sprawiedliwość. Nawet tak to czuję, ale sami są przepiękni, jeśli nie starcza im jaj. Dexter cichaty. Cichaty. Czad. Że niby masz wtyki u typka od Lin w sali Brejarze zwycięzców? Brejarze hej. Naprawdę, giera jest śmiechowa. Kolejny handlarz, jakiś elektroniczny. Chcesz wiedzy? Pomogę. Tik, tik. Witaj, ależ się cieszę, że cię widzę. Jestem Flair. Fantastyczny rady. To wiedzieć wszystko. O, okazuje się, że to jest skrzyniarki. A więc handlujesz informacją? O wszystkim, co dzieje się we wspaniałym Wellspring i poza nim. O nowościach w świecie mody, plotkach i wielkich możliwościach. Moda i plotki to bzdura. Przejdźmy do możliwości. Za nowe możliwości! Gwarantuję satysfakcję. A ta co? Mercutio Bimber. Sprzedaj śmieci. Coś się zepsuło. Sprzedawczy. Ja to kupię. Hej. Skłonić. Guardo Koda. Duet Gruz. Hej. Pisalok. Dora Moda Skuś. Co u ciebie? Myślałem, że było Darmorda. A, Triki Helbiczka już była. No dobra, to jest ten... A, tu jest wejście, to tam jest wejście. Tak tylko mówię. No dobra. A, z tym gadałem. Arka jest na tyłach miasta. Spuść, nie można się spać. Co tu jest? Ty nie wejdziesz. Wracaj do swojego stragany. Kupiec samochodowy. Amunicja dla pojazdu. Pełen serwis i darmowa wazelinka. No, tak dla fury. Czekaj. Czekaj. No, dobra, może wystarczy, bo 40 minut tam było wcześniej. Giera jest naprawdę... Kurde. Wsiąć. Można jakąś ten, dźwignąć brykę. Nie, no swoją pojadę, bo mam trochę mam sprzętu do strzelania. Także gierka wygląda przekozak. Nie wiem dlaczego są mieszane uczucia. Może jest, nie wiem, zbyt duża. Wyszła za późno, ludzie już nie grają tyle. Ale moim zdaniem jest do pogrania. Tylko najpierw muszę przejść jedynkę, żeby mieć chronologię. Także na pewno ją popykam. I tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Cześć, Shakalaut.